Marta Szymik-Telesz, odgłosy Góry Zamkowej, a odgłosem dzisiejszego odcinka będzie flet poprzeczny. Moimi gośćmi są Emilia i Magdalena. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was dziewczyny serdecznie. Dziewczyny, w duecie trudniej? Myślę, że na pewno inaczej. I też trzeba nauczyć się słuchać siebie nawzajem. No, bo inaczej się gra samemu, a inaczej w dwójkę czy w zespole. No właśnie, trzeba się zgrać, trzeba się słuchać nawzajem. To na pewno ważne, ale Wy już chyba macie doświadczenie w tym zakresie. Często razem występujecie, czy nie? Czy dzisiaj to będzie premiera? Raczej często. Często. Znaczy ważne jest to, żeby wyćwiczyć najpierw swoją partię i później, żeby się nie mylić przy zgrywaniu, bo to też potem wprowadza trochę w błąd i łatwiej jest po prostu, jak już wcześniej się nauczymy tego, co mamy grać. Czyli najpierw indywidualnie, a dopiero później razem. Flet poprzeczny tutaj przed nami. Dlaczego dziewczyny ten instrument akurat? Chyba, że też gracie jeszcze na jakimś innym. Magda, może zacznij. Nie wiem, tak w sumie jakoś jak byłam mała, to gdzieś zobaczyłam, jak ktoś, jakaś pani chyba gra na flecie. Jakoś mnie zainspirowała i też w sumie moja mama bardzo chciała, żebym grała. No i tak w sumie wyszło, że teraz gram na flecie poprzecznym. Że akurat flet. A Emilia, w Twoim przypadku? To moja starsza siostra też chodzi do szkoły muzycznej i byłam tu czasami, po prostu słyszałam na jakichś koncertach, też mi się spodobało i zaczęłam. A co jest takim największym wyzwaniem? Co Wam sprawia najwięcej trudności? Czy jest jeszcze coś takiego, czy już nie? Czy opanowałyście do perfekcji flet? To na pewno nie, no. Ale myślę, że jest wiele przeszkód i cały czas w sumie się uczymy czegoś nowego, bo czasami tam jak się dmuchnie chociażby niżej, to nie wychodzi tak jak trzeba i w sumie każdy szczegół ma znaczenie. Mhm. Wszystko jest ważne. Emilia, tak? Zgadzasz się z koleżanką? Tak, tak. A najwięcej satysfakcji? No na pewno po jakichś występach, tak, jakieś koncerty. Jaki utwór przygotowałyście dzisiaj dla nas? Co zagracie? Zagramy Deux Papillons, drugą część. No, to w takim razie słuchamy.